Cześć, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Piotru, a to jest kolejny odcinek krótkiej lekcji historii. Pierwszy strajk robotniczy w historii Ameryki Północnej miał miejsce w Jamestown w 1619 roku. I uwaga, strajk został zainicjowany przez Polaków, a historia wyglądała następująco. Kapitan John Smith, przywódca kolonii Jamestown, potrzebował kogoś, kto potrafi produkować smołę i żywicę. Wybrał się więc do Polski, gdzie zwerbował pokaźną liczbę rzemieślników. Ich pierwsza grupa przybyła do Virginii 1 października 1608 roku. Strajk wybuchł prawie 11 lat po przybyciu pierwszej grupy, bowiem 30 lipca 1619 roku. Polegał on na odmowie wykonywania pracy. Powodem strajku była decyzja ówczesnego gubernatora, który w przygotowanych wyborach do nowo utworzonego Zgromadzenia Ogólnego Virginii prawo głosu przyznał wyłącznie kolonistom pochodzenia angielskiego. Ponoć w czasie strajku naszym rodakom towarzyszyły śladowe ilości alkoholu. Spór został szybko zażegnany, a żądania polskich robotników spełnione. Teraz czas na akustycznego kota. Był to bowiem kryptonim projektu prowadzonego w latach 60. XX wieku przez Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych. Jego celem było zbadanie przydatności kota domowego jako narzędzia podsłuchowego w misjach wywiadowczych. W ramach projektu dokonano próby implantacji w ciele zwierzęcia mikrofonu i źródła zasilania oraz umieszczenia anteny w ogonie kota. Całkowite koszty operacji chirurgicznych oraz treningu zwierzęcia zostały oszacowane przez niezależne źródła na około 20 milionów amerykańskich dolarów. Pierwszą misją akustycznego kota była retransmisja rozmowy, która miała odbyć się podczas spotkania dwóch mężczyzn przed ambasadą Związku Radzieckiego na Wisconsin Avenue w Waszyngtonie. Niestety zaraz po wypuszczeniu z klatki kot został potrącony przez taksówkę i zginął na miejscu. Tym samym 20 milionów dolarów poszło w błoto. Po tym incydencie projekt został wstrzymany. To tyle w dzisiejszym odcinku, kolejny niebawem, do usłyszenia. Cześć.